Ty, tylko gwiazdek nam zabrakło. Ale to tam jak gwiazdek, to co to w ogóle? Tam mogę parę przeciwników zarżnąć i tyle. I będę miał gwiazdki. Wyspa Skarbów. O Jezu, to będzie chyba ten poziom, co nie? Ojej. Chyba nie chcę go teraz dzisiaj robić już. Oczywiście musi się wszystko walić z audio, bo jakżeby inaczej. Zaraz sobie wczytamy gierkę. Zobaczymy, czy się teraz to naprawi. 49%. Wyspa Skarbów. Zobaczymy teraz. No, naprawiło się audio. To chyba jeszcze nie ten poziom. Nie, to jeszcze nie ten poziom. No to ten poziom sobie jeszcze zrobimy. A co mi szkodzi? Niech będzie. O, walczymy teraz z trudniejszą wersją tych frajerów. No i oberwał. Trochę szkoda, bo czekajcie, ile mamy gwiazdek? A, nie pokazuje nam tutaj stan. Nam tylko pokazuje stan tego poziomu, ale ogólnie ile mamy, to nie pokazuje. Bo jeżeli będziemy mieli teraz 160, no to... Nie, to jeszcze nie będziemy mieli tej umiejki. No dopiero umiejkę dostaniemy, jak będziemy mieli 180. No, oberwał. Halo, ja też oberwałem. Ta wyspa w ogóle, kurde, taka mała w tle. To pewnie jest ta wyspa, na której sobie Rayman się wylegiwał. Jak dał opcję, żeby, wiecie, żeby sprzedać swoich przyjaciół. O, ale gwiazdka za niego tam jest. Moglibyśmy go w sumie tak po chamsku ominąć, ale nie. Ja jestem fair i robimy, kurde, fair gierkę. Ty! Podwójna gwiazdka normalnie, gościu. Coś tutaj mamy? Nope. O, checkpoint, fajnie, fajnie. Kurde, wiecie co? Wydaje mi się, że tam na tej wyspie coś jest, bo tam są te beczki całe. Ja bym se tam poleciał, jakbym miał możliwość teraz. Ale raczej one są dla ozdoby. Kao ma zbyt mały ten, zbyt mały, jak to się mówi... No za mały ruch ma, żeby tam polecieć, nie? Za mały dystans bierze. Gdyby brał trochę większy, no to myślę, że to nie byłoby z tym problemu. 160 mamy. Czyli jeszcze teraz 19 tych gwiazdek i będziemy mieli kolejną umiejkę. Dobra, zanim polecimy do góry, sprawdzamy, co na dole jest. Eksplorujemy, eksplorujemy, jeszcze raz eksplorujemy. O właśnie, bo bym ominął. A za niedługo sobie kolejną tą bramę odblokujemy. Z bonusowymi poziomami. Więc to też będziemy mieli zaraz z głowy. No i to są kraby, które już nam nic nie dadzą. Bo już od nich zabrałem tyle, ile mogłem. Okej, 2650 to nie jest jakby zły wynik. Okej, mamy wystarczającą ilość bumerangów. Mamy w sensie maksymalną już, to chciałem powiedzieć.
Kurde, muszę bardziej wycelować w niego, bo to tak słabo trochę poszło, nie powiem, że nie. Okej. Dobra. Ho, frajerze. Ho, na bitkę. No, chłopczyku, kurde, bananowy. Że został porobiony. Ale rym. A, tutaj mamy drabinę. Fajnie, fajnie. I serduszko, które nas tutaj wyleczy. Więc zobaczmy, co tam u góry na nas czeka. O kurde, ile tego jest tu. O kurde. 50 na 95, 9 na 20, 10 na 25. Kurcze pieczone. Ładnie. Ładnie nas tutaj gierka ten udobruchała. Tam są te diamenty. Jezu, jakie diamenty, dukaty są. Widzę je z daleka. Zbieraj ryby, dzięki nim będę mógł lecieć bez odpoczynku. Okej, dzięki za radę. To jest całkiem przydatna rada. Musimy zbierać ryby, żeby on leciał bez odpoczynku. No, całkiem spoko. Dobra, exploring. Bierzemy co nasze. Zabieramy, kurde, nasze rybki. Tylko teraz zadajmy sobie pytanie, czy ja niczego nie pominąłem, bo ja mam obawę, że tam coś jeszcze było. Ale z drugiej strony graby tutaj nam powiedziała, że tam masz lecieć i tyle. O, za słabo nam poszło. Ale dobra, mamy teraz możliwość luknięcia. Tam są jakieś beczki. Tylko raczej tam się dostać nie mogę. Dobra. Okej. No nie, tam się nie dostanę. Za wszelką cenę. A z kolei na tamtę wysepkę też nie możemy polecieć, bo byłyby tutaj rybki, więc... Sorry, winę tu, ale nie ma nawet możliwości się tam dostania. Fajny wulkan swoją drogą. Czyżby to był jakiś, nie wiem, plot twist, ewentualnie zapowiedź Kangurka Kao tajemnicy wulkanu? Nie, to nie może być prawda. Nie może być dlatego, że ta gierka później wyszła. Znaczy, Kao 2 wyszła o wiele wcześniej niż Kao 3, no ale wiecie. Mówimy tutaj o Kao Challengers. Dobra, coś tutaj jest? Bo ja tak, kurde, odważnie poleciałem, a nie zerknąłem, czy tutaj niczego nie ma. Nie, nie ma. Gdyby było, to chociaż... Nie ma. Dobra. Jestem pewien stuprocentowo, że tutaj nic nie ma. No, trzeba z życiem, kurde, to X wciskać, a nie tak, takie popierdółki tutaj prezentować. I ta mewa nad nami latająca, raczej mewy. To w ogóle było w KO 2? Bo nie kojarzę. Tych mew w sensie. O, jeszcze jeden krab. Tutaj widzę, że chcę wpiernić dostać. Na bank coś zostawiłem, bo to wygląda jak zakończenie poziomu, z tego co pamiętam. Oh.
No, chodźcie tu. I co? Tyle? Dobra, tyle. A jednak nie, jednak coś tutaj dalej jest. Nie, to jeszcze nie jest koniec poziomu, całe szczęście. Po rampie potoczy się kamień, który rozbije drzwi do tajemnego tunelu. Aby osiągnął swój cel, musisz dostatecznie szybko przebiegnąć przez kręgi. O, to jest ta... Oj, pamiętam to. Tutaj za dzieciaka się w cholerę męczyłem. Ale głównie dlatego, że byłem za wolny, więc teraz... Lecimy szybko. Coś podobnego w Jacku Trójce było, pamiętam. Tylko to było właśnie z misją w Haven City, żeby tam dostać się do Haven City, w sensie. Kurczę, za dużo nawiązań do tego Jacka. Za dużo nawiązań. Przynajmniej ja tak na to patrzę. I nie, to, że Jack miał coś takiego, nie oznacza, że Jack ma immunitet, tylko po prostu wiecie, o co chodzi. Tak jakoś mi się z tym skojarzyło i już. Hurra! Udało się! Jakoś za dzieciaka z tym miałem problem, nie wiem czemu. Większość rzeczy, kurde, z którymi miałem problem, teraz łatwo mi przychodzą. Tak zauważyłem. O, piękna świątynia. Piękna świątynia, bardzo mi się graficznie podoba ta sekwencja. Tu będziemy mieli chyba już wszystko do zebrania. To już raczej nie ma czegoś takiego, że coś faktycznie pominąłem, ponieważ tutaj raczej będziemy mieli te rzeczy. Za pająki nie pamiętam, chyba były też gwiazdki. Nie, nie były. Widzicie? Kurczę, zapomniałem. Dawaj mi pająka. Chotu pająku, śmierdzielu. Jest. Nie ma. Więc tak, to one są tylko tak o dla ozdoby. Tak o, żeby se były, frajerzy. No, to była głupia śmierć. To mogę przyznać, że to była wyjątkowo bardzo głupia śmierć. Jeszcze w ogóle 300 dukatów nam brakuje do przekupienia Bossmana. Jezus Maria. No, za kolorowo to może to nie jest, ale przynajmniej coś jest. Się zastanawiam, czy by tam czasem nie można dolecieć. Bo ta pajęczyna mi śmierdzi czymś, jakby tam u góry coś było. Może tam coś jest faktycznie. Śmieszna animacja, jak kawa na tych uszach popierdziela. Aha, tam jest woda, która nas chce unicestwić. Okej. Dobra, uniknęliśmy tamtej wody. O, przeszkody oczywiście z pierwszych poziomów nas tutaj. No i gorzej, no kurde, czemu nie ma tam checkpointa? Dobra,
Uniknęliśmy tamtych przeszkód. Tam słyszę, kurde, że już chyba jakiś frajer strzela do nas. O, a jak żeby inaczej. Sam frajerzyna del frajerowski. O, i dostał w tubę. Dobrze ci tak, frajerze. Co ty, nie będziesz mnie, kurde, zabijał? Co ty sobie wyobrażasz? Masz ty w ogóle rozum i godność, typie? Ty, tak niewiele nam brakuje, żeby mieć, kurde, ten upgrade. O-o. Jest jeszcze tu jakiś krab? Nie ma kraba. Oj, kolejny frajerzyna. Del frajerowski. Ten chyba będzie mocniejszy, bo on tam ma nad sobą tego, balonika. O, z tym będzie ciężej trochę. 94 na 95. Kurde, niewiele nam brakuje, tylko jeden dukat w zasadzie. Dobra, jest, mamy, po nim. Ej, nie przylatuj tutaj. Ja tu chcę gwiazdkę zabrać. Nie teraz, nie przeszkadzaj mi. O, i tu mamy pozostałości. A, widzisz? Byś przyleciał i byś zepsuł wszystko, kurde, frajerze. Patentowany zresztą. 20 na 20, brakuje nam dwóch gwiazdek i jednego dukatu. I podejrzewam, że ten stan będzie się nas trzymał już do końca, ponieważ to już jest końcówka poziomu. No to dokładnie. Coś czułem, że tak będzie. Ile będziemy mieli procent? Pirate Island. 54, już mamy ponad połowę gry. Następny poziom. Wulkan. No to jest poziom, którego dzisiaj już nie będę robił, bo to jest dosyć trudny poziom, przynajmniej dla mnie. Zawsze był i zawsze będzie. Zaraz wejdziesz do piramidy, na końcu której ukryty jest skarb. Zdobądź go, to będziesz mógł przekupić Bosmana. Musisz jednak iść sam. Ja za bardzo boję się ciemności. Okej. Dzięki, gościu, w sumie. The Vulcano. Albo po prostu The Vulcan. Znaczy Vulcan, a nie The Vulcan. Dobra, powrót do portu. Wracamy do portu i zaraz będziemy kontynuować przygodę, w sensie zaraz, no następnym razem. Tylko chcę zobaczyć, ile nam poziomów do końca gry zostało. Bo zrobiliśmy ich trochę. Nawet bym powiedział trochę dużo. Niż podejrzewałem na początku. No. O. PPS SPP przestał działać. Gra się skraszowała. Świetnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dobra, jest świetlik. Przerwałeś przygodę. Przerwałem przygodę, okej. Okay. Wulkan. Czyli teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć poziomów do końca gry. Ładny wynik. Naprawdę bardzo ładny wynik. Tutaj sobie zapiszę oczywiście.
Kochani, dzięki za oglądanie tej sesji, ogólnie tej serii. Mam nadzieję, że wam się ona podoba, że w sposób ciekawy i informatywny ją prowadzę. Napiszcie w sekcji komentarzy, co sądzicie o tych poziomach, które robiłem. Może wy macie jakieś wspomnienia z tymi poziomami? Może wy macie jakieś swoje ulubione poziomy, które robiliśmy dotychczas? A może macie poziomy, których, nie wiem, nie lubicie? Dajcie znać w sekcji komentarzy, bo dla mnie to jest dosyć ciekawy temat i myślę, że możemy sobie tutaj fajnie podyskutować w tej kwestii. Tymczasem ja się będę z wami żegnał, tutaj świetlik za każdym razem będzie mnie śledził, więc musimy sobie po prostu uważać. Wbijcie na grupę na Facebooku oraz na Discord, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, po więcej. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. I mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem Let's Play. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć!